Członkowie załóg walczą ze sobą przed misją? Oczywiście pod nadzorem. Nie chcemy urazów, które by zagroziły samej misji. To dobry sposób polubownego rozwiązywania sporów. Mm-hmm. Pamiętam, że kiedyś szykowaliśmy się do ataku na batariańskich piratów. Ogromne ryzyko. Miałem na pieńku z taką jedną ze zwiadu. Głównie stres. Zasugerowała rozwiązanie sporu na ringu. Byłeś wobec niej delikatny. W walce wręcz byliśmy najlepsi z całej załogi. Ja miałem większy zasięg, ale ona była bardziej gibka. Walka była brutalna. O kurczę. Po 9 rundach ogłoszono remis. Obstawiający stracili sporo kasy na zakładach. Dogrywkę urządziliśmy w jej kajucie. Ja miałem większy zasięg, ona była bardziej gibka. Są różne sposoby. Wydajesz się spięty. Może pomogę ci rozładować to napięcie? Nie wiedziałem, że lubisz... A gdybyśmy od razu przeszli do dogrywki? Sprawdziłabym twój zasięg, a ty moją gibkę. O, ja nie... Nie wiedziałem, że masz słabość do facetów z bliznami. W sumie... W całej galaktyce nie ma nikogo, kogo szanowałbym bardziej od ciebie. Gdybyśmy znaleźli jakiś sposób, żeby to zadziałało... Cóż, pewnie... Oj, czuję, że to się rozwinie ładnie. Da się jeszcze z tobą pogadać o czymś? Shepard, czego sobie życzysz? Co możesz mi powiedzieć o uzbrojeniu Normandii? Ulepszanie uzbrojenia dało świetne efekty. Może nawet będziemy mieć spory nie, czas. Dla mnie chwilę? Muszę dokończyć diagnostykę, ale spokojnie, nie zapomniałem naszej rozmowy. Diagnostykę. Okej. Aha, myślałam, że on ma jeszcze coś do zaproponowania odnośnie tego uzbrojenia, ale widzę, że nie. Pogadamy później, Garusie. Jakby co, będę tutaj. Ach, ja sprawy. Ja Boże, jak ja lubię wątki romantyczne. Zaraz, chwila skupienia teraz. Tak, wiem, mam kupę zadań. Aha, ale miś... Aha, te podrobione dokumenty na Cytadeli jeszcze. Ale ja chcę sprawdzić tą anomalię, którą znalazłam, zanim o niej zapomnę. Dobra, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Gdzie jest chomik? Where is my chomik? To jest on? Jaki! Słodki. Ale się chowa, biedny. Nie ufa mi. Dobrze, jeszcze oprócz chomika... O! Tą dziwną kulkę. Mam tutaj, był któryś z użytkowników, dziękuję za powiadomienie, powiedział, że tutaj znajdę tą dziwną kulkę, którą znalazłam. Okej, ona się dziwnie powiększa i zmniejsza. Tak, zbieramy artefakty i lądują u nas w kajucie. Okej. Nie wiem, co myśleć o gruncie. Czytałam profile psychologiczne Okira. Nie mamy... No. Jego nic nie obchodzi. Nawet to, kto przeżyje, a kto zginie. No dobra, ale to chyba żeś mówiła ostatnim razem, tak mi się zdaje. Jest coś, o czym powinnam wiedzieć? W tej chwili nie. Coś jeszcze, pani komandor? No to nic. To wszystko. Trzymaj się. No okej, będę się trzymać mocno. Dobrze. Przez przekaźnik. Gdzie to było? Gdzie to było? Tu.
iść w tamtą stronę. No, tu jest tylko jedna planeta właśnie. Planeta czy... Wykryto anomalię. O, planeta. Dobrze, to zeskanujmy tą anomalię. Czy bytali? Sonda wystrzelona. Nie no, taki podobny głos ma. Czujniki coś wykrywają. Ale zapewne wszyscy Quarianie mają podobny głos, więc... W sumie bez sensu jakby tutaj była. Okej, okay, tu jest coś takiego jak przełącz wygląd. A, taki czerwony stroik. Dobra, czerwony bardziej ładny. A Garus, jaki masz wygląd? Też bardziej czerwony. Znaczy czerwony z niebieskim, no powiedzmy. Dobra. Garusa weźmiemy. Garusa i... Mordina sobie weźmiemy. No dobra, zostawię na razie. Znowu jakaś planeta z palmami. Widzę. Wow! Coś ty za stworzenie. Wykrywam w twojej okolicy oznaki życia pojedynczego Quarianina. Sądzę. Moment. Z nieregularnych odczytów jego kombinezonu jest ciężko ranny. No. Wykrywam również wiele miejscowych form życia w pobliżu miejsca lądowania. Okej, okay, no Quarianina to ja też słyszałam. Jakieś obozowisko. Co to? To mi przypomina Zagubionych trochę. No dobrze. Jakaś apteczka. Ktoś jeszcze? Jakiś rafinowany pallet. Wszystko się przyda, wszystko się przyda. Zwłaszcza ten pallet, bo muszę zrobić ulepszenia statku. Zaraz. Ta krew tutaj była? Wcześniej? Nie zauważyłam. No, okej. Nie. Tej krwi normalnie tu nie ma. Czy jest? Jesus. Pozostaje jakiś... Nie, ona tu jest, ale się... O Boże. Tak z daleka jej nie widać. Jakiś Quarianin. Stan Quarianina jest stabilny. Zalecam zabezpieczenie okolicy do czasu ewakuacji promem. Aha, teraz mam go bronić, tak?
Wow, to są te dziwne stworzenia. Jeden leży. Nie jestem taki bezprawny. A co ty? Aha, silny strzał. Nie co? Takie. Jeden cel z głowy. Dobra, teraz. No strzelaj, strzelaj. Tak jest. Wow! Ty skąd się tu wziąłeś, tak blisko? O kurczę. Jednego mnie! Jeszcze tu jakiś leci. Następny. Dobra, kolejny. Hej, polowanie na jakieś dziwne zwierzęta. O, o, tu leci jakiś blisko. Wow! No proszę. Dobra, nie żyjesz? Nie żyjesz chyba. Nie, nie, to. To no, nie mogę zmienić. Załatwi sprawę. Musimy ruszać. Już! No, dobra, ale... To co, mam zostawić tego kwarianina? Ej! Myślałam, że ty nie żyjesz. No. Czemu nie mogę wejść? Cel zabity. Korianina zabierz. No czemu ona go nie zabrała? Odebrano współrzędne. Idena kieruje się do was. To dla nas wielka przysługa. Kapitan skontaktuje się z panią. I to tyle, tak? Aha, i uratowano. Dobra. Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Znowu? Ach. Może Garus coś do mnie napisał? Nie. Wątpię. No, wybierz. Aha, to jest... Miło. No dobrze. Skoro tak, to teraz... Co teraz będzie?